Czas na film, który mam wrażenie, że był najbardziej wyczekiwanym filmem na tym kanale przez Was i cały czas pytaliście się, kiedy film o hydroponice, no więc zapraszam. Może tak na szybko w ramach wstępu, to powiem Wam dzisiaj o wszystkich potrzebnych akcesoriach, gadżetach, które potrzebujecie do tego, żeby zacząć w ogóle przygodę z hydroponiką. Pokażę Wam kilka, dosłownie kilka moich upraw hydroponicznych, w czym je uprawiam i tak dalej. I no niestety, ale nie będzie tutaj żadnych praktycznych obrazków, dlatego że nie mam żadnej rośliny aktualnie do przysadzania z ziemi do hydro, ale opowiem Wam, jak ja to robiłam. Myślałam, że dojdzie jedna roślina, którą zamówiłam, ale niestety kuriera nadal nie ma, więc nagrywam z tym, co mam, może po prostu Was odeślę do filmu, gdzie przekładam rośliny z ziemi do hydro. Będziecie mieć podlinkowanego w opisie i gdzieś tutaj Wam się pojawi, ale najpierw obejrzyjcie ten, a później możecie sobie zobaczyć tamten. Zacznę od gadżetów, czy też akcesorii. Więc tak, ja może od razu też zaznaczę, że moja uprawa hydroponiczna jest bardzo, ale to bardzo podstawowa. Ja zanim się za nią zabrałam, to oczywiście oglądałam dużo filmów na YouTubie, czytałam różne posty na Facebooku w takich grupach roślinnych i naprawdę niektórzy mnie aż przerażali z tą hydroponiką, dlatego że tam trzeba było mierzyć pH, trzeba było mieć właśnie różne narzędzia typu pH-metr, mierzyli sobie EC, różne jakieś nawozy, milion tych produktów, żeby w ogóle tą pożywkę stworzyć. I tak stwierdziłam, że no nie, ja nie chcę się w to bawić, bo za dużo tego jest. Ale później tak stwierdziłam, że kurczę, no może spróbuję po prostu ze zwykłym nawozem i nie będę się bawić w żadne mierzenie pH i tak dalej. No i tak też jest, słuchajcie, ja w ogóle nie mierzę pH, w ogóle nie mierzę EC, czy jak to się tam nazywa, nawet nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. W każdym razie jedyne, czego używam z takiej chemii tak naprawdę, to jest nawóz. Jedyny nawóz, który używam aktualnie, to jest Agrekol żel do zielonych i to nie musi być ten nawóz, jeżeli chcecie zacząć z hydroponiką, natomiast pamiętajcie o tym, żeby to był nawóz nieorganiczny, to jest bardzo ważne, czyli żaden biohumus, żadne wyciągi z alg czy z ryb, tak jak ja mam z Biobiza, one się nie nadają do hydroponiki. Jeżeli będziecie szukać sobie właśnie takich nawozów, to Averciu! To z tyłu producent zazwyczaj pisze, czy dany nawóz nadaje się do hydroponiki, czy też nie. I ten akurat Agrekol tutaj jest jasno napisane, że nadaje się do hydroponiki również. Ja go zużyłam, jak widzicie, prawie połowę już. Nie zużywa się tego szybko. Ja też tych roślin w hydroponice mam dużo i niektóre rośliny naprawdę piją bardzo dużo tej wody, więc cały czas jakby muszę robić tą pożywkę. No a zużycie jest naprawdę bardzo małe. Tani nawóz, dostępny wszędzie, dostaniecie go zarówno w internecie oczywiście, jak i też w różnych marketach budowlanych, czy też ogrodniczych, także naprawdę jest dostępny. To jest jedyny nawóz, którego używam do hydroponiki i ja go rozcieńczam tak, jak właśnie producent tam pisze na opakowaniu, więc teraz tutaj nie będę Wam mówić, jeżeli będziecie już mieć w garści ten nawóz, to będziecie wiedzieć. No i to też było tak, że na samym początku oczywiście wszystko z miareczką, idealnie i tak dalej. I teraz owszem, nadal używam miarki, no bo nie można przelać, nie można przesadzić. Mam taką pipetę, to jest pipeta taka plastikowa, najlepsza moim zdaniem. Tutaj coś się wylało. I ona jest na 3 ml i ja te 3 ml właśnie wlewam do takiej dużej butelki, na przykład po wodzie mineralnej czy po jakimś soku takim większym i po prostu tak sobie trzymam. Nie no, spoko, to było przewidziane w scenariuszu, tak. No wybaczcie, no to tak wygląda u mnie nagrywanie, no cóż ja tu poradzę. Więc jeżeli już mamy kwestię załatwioną z nawozem, wodę starajcie się używać przefiltrowaną lub octaną, ale na pewno nie trzymajcie długo z pożywką. To znaczy się, ja robię tak, że mam takie dwie butle, w sumie
Przyniosę i wam pokażę. Mam tutaj wodę, to nie jest żadna reklama, po prostu taką wodę piję, bardzo ją lubię swoją drogą. No i mam tutaj wodę czystą, przefiltrowaną. To nie jest woda mineralna, tylko już czysta, przefiltrowana, bez pożywki. I w momencie jak ja zabieram się za podlewanie, widzę, że rośliny potrzebują tej pożywki wody generalnie, to wtedy tutaj dolewam właśnie 3 ml tego agrekolu. Mieszam i wtedy go używam. Nie stoi on długo, bo naprawdę moje rośliny w hydroponice piją dosyć dużo wody. Nie wszystkie, trzeba obserwować, ale niektóre naprawdę sporo. Zaznaczę jeszcze, że za każdym razem, jeżeli moja roślina ma wodę, to ma zawsze wodę z pożywką. Nigdy nie robię tak, że czasami z pożywką, czasami bez pożywki. Nie, raczej staram się, żeby one zawsze miały tą pożywkę. Nie zauważyłam niczego złego do tej pory, żeby się działo z rośliną, żeby były przenawożone. No bo generalnie, jeżeli one siedzą w keramzycie, do którego za chwilkę przejdę, to tam nie ma żadnych składników odżywczych. Pamiętajmy o tym, że keramzyt jest obojętny, on jest nieorganiczny i jakby tam nie ma żadnych składników odżywczych w przeciwieństwie do ziemi, więc tutaj musimy naprawdę dbać o tą pożywkę, żeby roślina miała z czego żyć, bo z samej wody, no niestety, ale nie. Tym bardziej alokazje. Alokazje są bardzo, bardzo żarłoczne i one naprawdę bardzo lubią nawóz. Czy to te w ziemi, czy w hydroponicy, pamiętajcie, żeby nawozić alokazje. One bez nawożenia tak naprawdę będą wam zrzucać liście, więc nawet to jest już taki tip dla was, że jeżeli widzicie, że wasza alokazja zrzuca cały czas liście, jest taka marna, jest taka, wiecie, bez życia, w ogóle nie puszcza nowych liści, tylko cały czas zrzuca stare, no to wszystko możliwe, że to jest kwestia nawozu. Za mało, za mało, za mało, za mało. Przejdziemy sobie teraz do keramzytu. Keramzyt, którego ja używam i który wam serdecznie polecam, to jest keramzyt doniczkowy. Wygląda on tak, nie chcę tutaj szeleścić nim. I pamiętajcie, że jeżeli będziecie wybierać sobie keramzyt w sklepie, to na pewno nie kupujcie keramzytu ogrodowego, dlatego że on jest bardzo, bardzo nierównomierny, bardzo taki duży, niektóre te kulki naprawdę są duże i robią przestrzeń. Nie nadaje się, po prostu nie nadaje się do hydroponiki. Zdecydowanie bardziej wam polecam i tak naprawdę jedyny, który wam polecam, to jest doniczkowy. Ja akurat używam z tej firmy, nawet nie wiem jaka to jest firma. Ten keramzyt jest dostępny w Leroy Merlin. Wiem, że nie każdy teraz kupuje w Leroy Merlin, to nie o to w ogóle tutaj chodzi. Ja po prostu go nigdzie indziej nie widziałam, ale możliwe, że jest, możliwe też, że przez internet będziecie mogli zamówić. W każdym razie doniczkowy to jest takie minimum, że musicie to zapewnić. No a tutaj jeżeli chodzi o granulację i o wielkość tego wszystkiego, no to już zależy od was, natomiast im taki mniejszy, ale nie też taki bardzo, bardzo drobny, ale im mniejszy, tym lepszy. Jeżeli już mamy ten keramzyt, to musimy go bardzo dobrze przepłukać. Dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo skurzony, ma jakieś resztki, taki pył tak naprawdę. I ja jak myję, to tak naprawdę przepłukuję tylko na takim sitku. To jest sitko, na którym też cedzę makaron, jakby wiecie, to jest taki multifunkcyjne sitko. Dobrze wypłukuję pod kranem. Nie gotuję go, nie bawię się w żadne jakieś takie płukanie, mycie płynem czy coś, nie. Po prostu go dobrze płuczę pod bieżącą wodą, tak do momentu, aż przestanie z niego lecieć taka brudna woda. Oczywiście nie da się go wypłukać tak w 100%, bo gdzieś tam później jak on już osiądzie w doniczce, jak się go zacznie przelewać tą pożywką, no to gdzieś tam jeszcze jakieś resztki będą wypłukiwane, ale ja się tym nie przejmuję po prostu. Ta większość takiego pyłu jest oczywiście wypłukana właśnie pod kranem. Następnie przygotowywanie rośliny. Jeżeli przenosicie roślinę z ziemi do hydroponiki, to jest bardzo ważne, naprawdę to jest jeden z ważniejszych punktów, żeby bardzo dobrze oczyścić korzenie. I te korzenie najlepiej, żeby były oczyszczone do zera, w sensie z ziemi oczywiście, a najważniejsze, żeby one nie miały przy bulwie ziemi, bo to jest taki punkt krytyczny, że jeżeli tam zostanie ziemia, to wszystko możliwe, że wam bulwa po prostu zgnije. Mając dostęp cały czas do wody, ta ziemia będzie cały czas mokra
a ona otacza bulwę, bulwa po prostu zgnije. Więc tutaj przy tej bulwie, przy nasadzie tych korzeni bardzo dobrze należy wypłukać. Można to robić w jakiejś misce z wodą, można to robić pod kranem z bieżącą wodą, pamiętając, żeby ta woda nie była ani mocno lodowata, ani też gorąca, tylko taka letnia, taka przyjemna też dla nas, żeby roślina się tutaj nie sparzyła, ani też nie zamarzła. Ale wypłukanie rośliny to naprawdę jest taka połowa sukcesu, bym powiedziała, więc o tym pamiętajcie. Zresztą odsyłam Was właśnie do filmu, gdzie przesadzam tam alokazję, chyba, nie wiem, Pink Dragon, którą tutaj też mam, więc Wam pokażę. Przesadzam z ziemi do hydro, więc tam troszkę więcej o tym opowiadam. Jeżeli pytacie o naczynie, to tak naprawdę tutaj to wszystko zależy od indywidualnych, nie wiem, preferencji, czy też nawet gustu takiego wyglądowego, jak te rośliny będą wyglądać. Ja mam alokazję, bo mam tylko i wyłącznie alokazję w hydro. Mam zarówno w szkle. Afeko. No gdzie? Gdzie? Na sufit jeszcze wyleć. No. Boże, jak ona coś rzuci zaraz. Wracając do szkła. Znaczy szkła, właśnie. Chodzi o to, że ja mam alokazję zarówno w szkle, jak i w zwykłych doniczkach. Są takie specjalne doniczki dedykowane do upraw hydroponicznych, ale one są drogie. I owszem, jeżeli chcecie w nie zainwestować, to proszę bardzo, jakby każdy robi co chce. Natomiast ja nie widzę w tym sensu, dlatego że właśnie one są drogie. Nie wiecie też jeszcze, czy hydroponika Wam legnie, czy Wam się spodoba w ogóle ta uprawa, więc nie warto inwestować w coś takiego. Jedyny plus takich doniczek to są te wskaźniki, które pokazują, jaki jest poziom wody. Natomiast można to spokojnie też kontrolować wzrokiem w takich chociażby zwykłych doniczkach, które na pewno gdzieś macie w swojej uprawie. Ja tutaj mam akurat alokazję Cupra Red Secret, która, widzicie, już musiała mi dać patyk, bo ona się tak chwieje na każdą stronę, że już zaczęła mnie denerwować i trochę wychodzić z doniczki. Będę ją musiała niedługo przesadzić. Nawet ma tu już trochę sucho, więc muszę ją podlać. W każdym razie widzicie, że ona tutaj ma zwykłą doniczkę przeźroczystą. To jest bardzo ważne, żeby do hydroponiki mieć przeźroczyste doniczki. I po prostu ja zrobiłam w nich dziury. Dziury takie tutaj, no mniej więcej po środku. Oczywiście na dole musi też być dosyć sporo otworów, ale tyle, wsadziłam ją później do osłonki i tak sobie siedzi w tej wodzie. Jakby ja nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby tak uprawiać właśnie hydroponicznie alokazję. Więc coś takiego Wam polecam, takie doniczki albo macie już w swoich zasobach, albo możecie kupić właśnie w sklepie, przez internet i tak dalej. I ona, jak widzicie, ma się bardzo dobrze, muszę jej dolać właśnie wody. A dolewałam tej wody przedwczoraj, więc co dwa dni i ona pije dużo, dlatego że właśnie wypuściła ostatnio nowego liścia, więc potrzebuje tej energii sporo. Trzeba obserwować, bo każda roślina pije naprawdę różnie. Drugi sposób, w jakim trzymam moje alokazje, to są szkła. Ja Wam szkła bardzo polecam, wbrew pozorom, że niektórzy twierdzą, że to jest uprawa bardzo trudna, że tak w ogóle nie powinno się robić, dlatego że korzenie nie mają dopływu powietrza, nie wietrzą się, mogą się zakisić, no różne były teorie. Ja szczerze mówiąc powiem Wam, że w szkle najlepiej mi się hoduje, dlatego że jest to mega wygodne i też tak szybko nie tracą tej wody. Bo wiadomo, w takiej doniczce oprócz tego, że roślina pije wodę, to jeszcze ta woda jest w stanie sobie wyparować gdzieś tutaj na obrzeżach doniczki. A w szkle, no jest to dużo trudniejsze, dlatego ja preferuję taką uprawę, na przykład wyjeżdżając na dłużej. Można nalać więcej wody i po prostu ta woda będzie dłużej stała. Więc to też jest plus dla osób, które gdzieś tam wyjeżdżają, podróżują lub też nawet zapominają podlewać, tak? I tutaj na przykład mam w takim słoiku, to jest słoik po miodzie, tak naprawdę taki trochę przejściowy, i tutaj mam alokazję Stingray, która wygląda jak płaszczka,
jest bardzo ładna, uwielbiam ją. No i też super rośnie. Ona już została przesadzona z mniejszej, z mniejszego słoika. Teraz się zastanawiam, czy to był ten, czy to był jeszcze inny, bo mam tutaj taki malutki słoik. To też jest słoik zresztą po miodzie, bo ja ostatnio miodów dużo zjadam. W każdym razie nie wiem, czy to był ten, czy to był jeszcze inny. W każdym razie ona została już przesadzona raz, bo po prostu przerosła tą doniczkę. I widzę teraz, że już korzenie znowu rosną intensywnie, już na samym spodzie jest ich naprawdę mnóstwo. No po prostu roślina sobie fajnie radzi, jest też przepiękna, bardzo Wam ją polecam. Ta odmiana jest no, o ciekawych liściach, takich jeszcze zresztą tutaj pofałdowanych. Na początku są takie bardzo gładkie, a później już się tak trochę jakby marszczą. Także słoiki u mnie naprawdę super się sprawdzają. Tutaj Wam pokazałam jeszcze właśnie taki mniejszy słoiczek. To jest akurat bulwa, nie wiem jakiej alokazji, ale ja ją wyhodowałam właśnie z bulwy. Możliwe, że to jest Pink Dragon, ale trochę mi nie pasuje, bo tutaj jest łodyga taka zielona, a nie różowa, ale może w przyszłości to się zmieni. Zobaczymy, na razie nie jestem w stanie określić, co to jest za alokazja, ale sobie na razie fajnie radzi. Coś mi tutaj przy liściu, końcówce nie pasuje, ale najwyżej obejrzę ją później. No i oczywiście też wiadomo, żeby dobierać wielkość słoika do wielkości korzeni, bo to nie jest tak, że wszystkie sobie wsadzimy w takie małe słoiki, dlatego że niektóre większe alokazje oczywiście potrzebują więcej miejsca. I tutaj na przykład mam taki wazon, który nie wiem, czy jest z Ikei, czy z Pepco, czy, nieważne. I tutaj mam akurat moją Yucatan Princess, którą ostatnio Wam pokazywałam w ulubieńcach, a cały czas mówiłam tam, że to jest Venti. Ja się, słuchajcie, pomyliłam. Nie wiem czemu, po prostu jakoś tak sobie poiłam, że to jest Venti i cały czas o nim mówiłam, a to była po prostu Yucatan Princess. No i to jest ta, którą Wam pokazywałam. W każdym razie nie o tym. Jak widzicie, tutaj korzenie sobie rosną. No a że miała ona duże te korzenie, no to potrzebowała większego naczynia. Mam tutaj jeszcze Pink Princess, również w takiej doniczce, też w takiej, znaczy o słońce i też w takiej doniczce plastikowej zrobionej, dziury są zrobione przeze mnie i to też jest ok, plus jest tego taki, że wyciągniecie tą roślinę i możecie przejrzeć sobie, no chociaż w szkle też możecie przejrzeć, tak? Ale widzicie, że tutaj jeszcze kapie coś wody i później wkładacie ją do wody. Jakby dla mnie to naprawdę nie ma różnicy, bo ona i tak cały czas siedzi w tej wodzie. No nieważne, w każdym razie ona tutaj sobie wypuściła właśnie liścia nowego. Jestem ciekawa, czy będzie większy niż ten ostatni, czy też będzie taki sam. Nie, muszę przejrzeć te rośliny, bo dawno tego nie robiłam, tak żeby po prostu popatrzeć na nie. Mam tutaj jeszcze zebrinę, która jest w jeszcze większym słoiku niż ta Venti, dlatego że tutaj są akurat dwie bulwy. Korzenie już piękne wypuściła, zresztą jak widać. Cała zebrinka jest też bardzo ładna i puszcza liście. I tutaj mam jeszcze moją alokazję Regal Shield. Tutaj tak sobie, żeby ta zebrinka nam tutaj w tle była. To jest Regal Shield, bardzo łatwa w uprawie roślinka, powiem Wam. No i ona sobie leży w takiej doniczce, ma trochę większą doniczkę. Zobaczcie, że już przerosła tą doniczkę. Te akurat doniczki są zamówione przeze mnie z AliExpress. Też fajna opcja, bo one są dedykowane do hydroponiki. Także możecie wybierać, możecie zrobić własnoręcznie jakieś tam dziury. Możecie kupić takie jakby gotowe. Ja je widziałam tylko na AliExpress, nigdzie indziej nie widziałam ich, ale są fajne. Są też w różnych rozmiarach, mam też mniejsze. Także to już zależy wszystko
od Was. I na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć, jak to wygląda po przesadzeniu. Bo dosyć sporo dostaję wiadomości od Was, że przesadziliście, że czekacie na kolejne liście i w ogóle i tak dalej. No więc to nie jest takie piękne, jakby się mogło wydawać, dlatego że po przesadzeniu do hydro roślina doznała szoku. Roślina przede wszystkim musi wytworzyć nowe korzenie. To nie jest tak, że stare korzenie przyzwyczają się do wody. One muszą wytworzyć od zera nowe korzenie, więc te wszystkie stare, które były, no dobra, może nie wszystkie, ale tak 90% tych starych, one po prostu zgniją, które trzeba będzie później wyczyścić z tego keramzytu, wyciągnąć na przykład przy kolejnym przesadzeniu. Więc o tym należy pamiętać, że trzeba dać czas roślinie, aż ona wypuści korzenie, żeby mogła pobierać składniki odżywcze do budowania nowych liści. Dlatego też alokazje mają to do siebie, że one czerpią energię nie tylko z fotosyntezy, ale również z siebie samej. Czyli jeżeli roślina ma za mało światła, nie może przeprowadzać procesu fotosyntezy, ma za mało składników odżywczych, czyli patrz, nie dostarczany jest jej nawóz żaden, to wtedy ona potrzebuje tych składników odżywczych i zabiera je z siebie, czyli zrzuca na przykład jednego, przeważnie najstarszego liścia. Więc jeżeli tak się dzieje, to warto zauważyć, czy czegoś jej nie brakuje po prostu. Więc jeżeli ją przesadzimy do hydro, to po pierwsze, ona nie ma korzeni, żeby pobierać składników odżywczych z pożywki, dlatego pobiera całe te składniki odżywcze, bo fotosynteza sama nie wystarcza, z liścia, po to, żeby wytworzyć nowe korzenie w 100% już hydroponiczne. To trwa około tak minimum 2 tygodnie, 3 tygodnie, kiedy zaczniecie zauważać pierwsze korzenie hydroponiczne i po około, no ja bym tak stwierdziła, nawet 2 miesiącach można już wyczekiwać jakiegoś nowego liścia. Dlatego, że jeżeli roślina już wytworzy cały system korzeniowy nowy, który nadaje się do pobierania i siedzenia tak naprawdę w samej wodzie, to wtedy zacznie budować sobie nowe liście. Więc jeżeli przesadzicie sobie roślinę do hydro, ona na początku ma prawo trochę zmarnieć, ma prawo trochę odrzucić liści, trochę stać w miejscu, nic nie robić, nic nie wypuszczać, ale to jest tylko takie mylne stwierdzenie, dlatego że ona pracuje, tylko że całą energię musi najpierw wytworzyć w korzenie. Więc najzwyczajniej w świecie trzeba czasu. Czasu, cierpliwości, ale zobaczycie, że jak zacznie wypuszczać pierwsze korzenie, które są naprawdę bardzo charakterystyczne, to zacznie to Was tak samo cieszyć, tak mocno cieszyć jak nowe liście. Przynajmniej ja tak miałam, więc możliwe, że u Was też tak będzie. Później, jeżeli będziecie przesadzać alokazję już z hydro do hydro po prostu, bo Wam się doniczki już zrobiły za małe, no to wtedy już nie trzeba uważać, znaczy nie trzeba czekać i wypatrywać tych nowych korzeni, dlatego że roślina już jest przyzwyczajona do siedzenia w hydro, więc tutaj jest kwestia tego, że ona po prostu będzie poszerzać, powiększać te korzenie. I jeszcze taka jedna kwestia, która mi się przypomniała odnośnie przesadzania, to jeżeli przesadzacie z ziemi do hydro, to pamiętajcie, żeby najpierw nasypać sobie tak 4 cm, w zależności od wielkości pojemnika, ale tak z 4 cm na przykład na taki wazon samego keramzytu, a później ułożyć korzenie z rośliną, dlatego że tutaj, gdzie będą te 4 cm, będzie cały czas stała woda. Ja nie przelewam roślin, o może to też jest ważne, bo też miałam pytania, czy ja na przykład przez pierwsze 2 tygodnie tylko przelewam rośliny, czy od razu im wsadzam wodę. Tak, od razu, jakby zalewam je wodą i radźcie sobie sami. Tylko właśnie pamiętać trzeba, żeby zalać wodą tam, gdzie nie ma tych korzeni ziemnych, bo one zgniją, one będą jakby, no później jest po prostu większa podatność na to, że roślina po prostu cała zgnije. Więc trzeba nalać wody dotąd, gdzie nie ma tych korzeni ziemnych. One zaczną się wytwarzać i one rzeczywiście zaczną tutaj docierać do samego dna, bo potrzebują tej wody, ale te nowe korzenie, one będą już przyzwyczajone do życia w wodzie, więc tym się nie przejmujemy. Ważne, żeby ziemne
nie były zanurzone w tej ziemi, w tej wodzie tutaj na samym dole. Pamiętajmy też, że cały tutaj keramzyt, mimo tego, że nie ma jakby stałego dostępu do wody, to przez siły kapilarne on będzie pobierał tą wodę z dna, więc jakby on będzie cały czas wilgotny, ale nie będzie stał w wodzie cały czas. Więc to jest bardzo ważne. I tutaj pokażę Wam z bliska zresztą, jak wyglądają hydroponiczne korzenie, dlatego że one są moim zdaniem ładne. One są białe, czasami trochę włochate, ale tym się nie przejmujcie, bo to jest bardzo dobry znak. To jest znak takich zdrowych, witalnych korzeni, że one są takie troszkę jak od nogi pająka. Dla mnie to nie powinno być przyjemne, ale akurat jeżeli chodzi o rośliny, to mi się to podoba, bo wiem, że to jest oznaka ich zdrowia. Więc jeżeli zauważycie już takie, to jest już szansa na sukces, bo roślina rzeczywiście inwestuje w korzenie, a później będzie inwestować w liście, jak już będzie pobierać składniki odżywcze z wody właśnie przez te hydroponiczne korzenie. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Film dosyć długi, ale z racji tych wszystkich pytań gdzieś tam, czy wiadomości właśnie prywatnych, to miałam wrażenie, że macie taki niedosyt, chcecie od A do Z wszystko usłyszeć, jak to jest u mnie, jak to u mnie było i w ogóle wszystko. Także mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie, czy tutaj w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, postaram się Wam pomóc. No i mam nadzieję, że Was zachęciłam do uprawy hydroponicznej. Dajcie znać koniecznie, czy już jakieś macie uprawy, czy dopiero zaczniecie. Jestem bardzo tego ciekawa, jak tam Wasze alokacje właśnie w hydro. Ja Wam już na dzisiaj dziękuję i widzimy się za tydzień.